Witajcie! Dzisiaj zagramy sobie Gragasem, czyli człowiekiem, który w pracy pije, po pracy pije i w domu do lustra też pije. Także więc będzie bardzo wesoło, tak myślę. I alkohol będzie się lał strumieniami i beczkami też. Tylko zjem. Właśnie. Zaraz zje i będzie komentarz. W tym momencie będzie tylko chrupanie. Tak myślałem, że będę zada. Musisz czas kiknąć, żeby wybuchło. Nie, no to sobie samo wybuchło. Wiem, że muszę kiknąć. Dobra. Co do teamów. Na topie mamy solo Jaxa, czyli bardzo fajnie. Ja siedzę na midzie, w dżungli będzie Warwick, czyli też bardzo przyjemnie. Na dole Caitlyn z Teemo. No Caitlyn jak to Caitlyn, AD Carry wiadomo, super. Teemo, jak się sfarmi, to rozniesie wszystko. W wrogiej drużynie. Jako support Janna. Na midzie Zed. Janna supportuje najprawdopodobniej Lucianowi, czyli najnowszemu AD Carry. No, on może być problemem. Do tego Fiora z Nasusem na topie, czyli gra ogólnie może być bardzo ciekawa. Tak myślę. Ciach. Kurczę, nie podoba mi się, że ludzie grają Zedem na midzie. To mi kompletnie nie pasuje jakoś. No nic. Może dlatego, że nie lubię Zeda. Skończyliśmy chrupać. Tak. Już jestem, już wróciłem. Ale widzisz, na razie działa twoja osoba. No raczej. Trochę puszujesz. Trochę puszuję, dokładnie. Takie bardzo trochę. Z czegoś trzeba zacząć. O, mój telefon. Zajebisty dzwonek. Czepiasz się. Wziął E. Ups. Teraz tym bardziej. To cześć. Uciekłem. Miło było was poznać, ale może jednak na drinka nie pójdziemy. Fiora w dżungli. I zginął. Wyglądę masz. Dobrze. Tak, kiwał. To właściwie to nie zginął. Padł i się schował do ciebie. Właśnie. Może zacytuję nasz rząd. Co zrobimy, żeby w tym roku Wisła nie wylała? Postawimy takiego wała jak Polska cała. No. I to tyle. Dobra. Tak. Różdżka. Raz, dwa. Nie stać mnie. No to jest nieważne. Buty. Piszmy mnie na buty stać. Co to robią w wakacje w umiejętnościach człowieka, nie? Kompletnie zapomniałem. Nie, WW kogoś zabił. Czekaj, jest 2-2. Czyli nieźle. To jest stunt, trochę jak Shena. Fokusują na Susa. Minu, Jukus, Nasus, Fast Fiora. Nie, bo Nasusa można fokusować, póki nie jest sfidowany, bo potem zaczyna być nieprzyjemnie. Zed z Gragasem chyba nie wygra. Wiesz, jak mocno zainwestujesz w ten IP? No zaraz zainwestuję. Na razie zainwestowałem w tanka trochę bardziej. Gdzie nie sobie stoi? Nie.
dostajesz. Ty masz... Ciśniemy. I zabierzesz szósty, to w ogóle zabawa się zacznie wtedy. No i ulciki. Od szóstego się zaczyna zabawa. Ulciki, do widzenia. Trochę jak Beat z Krampu. No w ogóle na wielu postaciach się zaczyna od szóstego. Naprawdę. Znaczy bliska w ogóle, bo on przecież ma ulta w połowie biernego. No, nie, serio, ult blice jest super. No co ty. Ja go buduję na IP, a później żadnego sabotowania, tylko siedzimy. A ty co? Spadaj. Ulcik! On ma fajną bierną. Regenka zdrowia przy każdym zaklęciu, to jest fajna rzecz. Zeda. Z na ulcie przyczepia się do nas i jeżeli przez parę sekund każde obrażenie, które nam zada przez parę sekund, jak ten jego ult się skończy, to jest właśnie jego ult. Te obrażenie, które nam zada, jak jego ult się skończy ten czas, to będą zwiększone. No nic, dobra. To zbudujemy. Tak, zbudujemy. Ciach raz. My może ciach drugi. Braknie. Weźmiemy katalizatora. O. Ty, jak ty śmiesz puszować mi wieżę? Zaraz będzie koniec pusza. No. Nie, ale serio. Czekam na aż się zaczną te rozgrywki. Mistrzostw świata. Kiedy się zaczynają? Bodajże 15 września. Sierpnia. Jezus, jakiego sierpnia? Sierpnia. Października. Przyszłego roku. Nie, słuchaj, serio. Wiesz, jak ja żałuję, że nie mogę tam pojechać. Szczególnie, że te bilety wtedy są tam takie drogie. Najdroższe to są hotele. A bilety na same mistrzostwa są całkiem tanie. 20 dolarów za mecz. Prawie nic. Znaczy no te finałowe oczywiście są droższe, no ale to zawsze. Ciekawy jestem, jak wyglądają taki mecz na żywo. Na żywo masz komentatorów dwóch. Znaczy, nie, takie wielkie ekrany. Jak to wygląda, jak tam przyjeżdżasz, siedzisz sobie, oglądasz. To ponoć całkiem fajnie, w dodatku nawet jeszcze są te. No, są krzesełka, czy są nawet w plenerze robią. Bo są całkiem sympatyczne. Z trochę tchórzy. Coś planuje. Ojej. To już nie było jak zwiać. Niestety. Dobra, buduj AP. Tak. AP. Jeszcze jedno. Później nie będą wiedzieli, kiedy ich uderzyłeś i jest. Dobra. Zaraz tylko skończymy katalizator i potem już tylko IP. Cały czas. Bez przerwy, wciąż jeszcze raz. O. Czy mogłeś już katalizator chyba? Mogłem, ale kupiłem drugą księgę. Żeby trochę mocniej bić. To trzeba będzie trochę zwiększyć, bo mam mało many. Ale widzisz, gankują mnie, znaczy widzą, że jestem niebezpieczny. Jakiś plus. Po tym, że jeden kill, dwa dedy, to... Oj tam.
się zmieni. Ale już powoli widać. No, apę widać na szczęście. W sumie masz już 102. No. Tak mało to nie jest. No na początek jak najbardziej wystarczy. Czy sobie kapelusz kupisz? Kapelusz? A, Rabadona. No jaki? Ja, wiesz, patrzę na Gragasa i mi się od razu wyobraziłem go sobie ze słomkowym na głowie. Van co popijemy sobie. A ty co tu? Mógłbyś go butem wrzucić. No, ach, z Jezus. Z rynkiem. Tak. Mógłbyś go pod wieżyczkę wrzucić butem. W bardzo w złym kierunku. No właśnie tak to. No nic, ale i tak wygrałem. Chociaż jak mawiają wszyscy ci motywujący, wygrana mieści się w głowie, a nie w faktach. Tak. 15 deadów, 1 kill. Ja wygrałem! Ja wygrałem! Nie w faktach. Nie w faktach. Nie o faktów. Jakie fakty? Fakty są trwałe, nie? Bokiem idzie. Uważaj. Uważaj. Uważaj! No, w trójkę! Ludzie, no bez przesady. Warwick, to ci tu wysłał. Okej, dobra. Może jestem dobry, ale nie przesadzajmy, no. Nie aż tak. Ten Nasus to przyszedł. Przydał się Nasus. Wszedł, wyszedł i tyle. Jest taki Teemo, nie? Ale to Teemo to nawet przy awkowaniu jest dobry. Jak w dobrym miejscu stanie, to jest ten... I mam killa. Żywy Ward. Ach. Żywy Warda. Tak. Dobry. On to potrafi robić ze żywego Warda i to jest fajne. Ward, nie wiem. Nie wiem, ja też nie. W sumie nieważne. Katalizator, dobra. I ja, dobra. I zaraz będzie Roa. Gdzie jest Dwart? Warwick, yeah. To zabrzmiało jakby tak z przekąsem mówił. Przyda się, jeszcze... No, widzę, że... Puszuj, dajesz go. Ale dobry push nie jest zły. No pewnie, jak zniszczymy tą wieżę, to się przyda. A swoją drogą, jak sobie radzi Lucek? Lucek 0-0, żal. O, i już powierzę. Lucek 0-0 i 2 Durany. Co za gość. Trochę kiepski build na taki poziom. No właśnie, to mnie trochę dziwi. Ewentualnie zaoszczędził 3 zaoszczędził 3000 i teraz wraca. O, Teemo, ładnie. Bo teraz to by się skapnął, że macie Teemo, który daje dużo nie. No. Poczekaj na twój moment, Wani, go ultem jest twój. No i nie chcę go. A i tak jest twój. Nie. Znaczy no, powiedzmy. A, nie. Poniekąd. Jednak nie. Bear down. Trochę KS. Ach, minimalnie za późno. Tak to by nas wywaliło. O. Tak to by wywaliło w naszą stronę. Go. Co tam, Lucek? No już teraz wybudował, co trzeba. Ketting jest u was. Co? A, u nas jest Ketting. Tak patrzę... Tak, u nas jest Ketting. Ja mogę po niej chodzić. Nie, wiem, no wiem. Myślał się. O. Cześć, bum.
A widać, Timo w miarę logicznie działa. No chyba. Z tymi rzutkami. Warduje nimi. To jest fajne. Wardujący Timo jest dobry. O, pół życia Janie. Jak na filmie. No i mochki wezmę. Kurde. Miniony wezmę. Minimalnie weszło. Oj, dobra. Może ja się wycofam jednak. A, weszła w pułapkę. Ha, 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 ha. Jeszcze jeden grzybek. Błom. Ja tu bronię. Nie tak, nie aż tak dobrze zbildowany, Timo. Jakby był tobie zbildowany, to by więcej dać ile, ale to tak. No wiesz, no, ale zawsze ich spowalnia. To też się liczy. O, huragan. A brze, Kaitlyn huragan. Chociaż przydałoby się trochę więcej obrażeń jeszcze wcześniej, ale niech tam. Dobra, ja się może wycofam. No ty midem puszują. Chamskie bestie. Jakbyś tak sobie podpuścić pod brzyszkę i ty. To będzie mocniej. To wystać. Spokojnie. I tak jest moje. A się nie spodziewała. Ej, już. Taka dobra, a padła. Kosiarka głów, Timo. Ups, no tutaj schrzaniłem. Ale oni może zabiją, to będę miał asystę. No, i mam dwie asysty. Nie jest źle. Dobrze, dokończymy rołka. Co następne? Czekaj. Coś na mocne te. No kapelusz. Chyba dumna. Brakuje mi trochę. Czekaj, i zejdę. Tego sprzedam i mam kapelutka. Dobra. Trzeba będzie buty kupić, bo. Ktoś ci buty ukradł. Pijak bez butów chodzi. Tak. Nasus trochę dziwnie, jak moim zdaniem. No ta, lodowa rękawica i nic więcej. Trochę dziwnie, trochę więcej HP by się przydało. Aż tak, za mało farmy miał i tyle. Nasus aż tak bardzo na braki many nie cierpi, a tam... Może po prostu mało farmy miał ze sobą i tyle. Może. Rzucam oknem. Co rzucasz oknem? Przyniosłem gościa. Coś cały czas musisz. Musimy być tak bardziej ten. Ultem walić do rozsunego. Widz, Wiktor, przeszedłeś od razu się zrąbało. No właśnie. Przepraszam. Sio, będę mocny. No słyszysz? Tak. Przeszedłeś od razu. Okay. No to co robisz? Budujemy jak ekstecha? Co jest taki motyw? Chyba mówi, żeby tak. Tak dla wyjaśnienia, Rocky to jest nasz chomik. Tak, tak. Konkretnie York, ale... Masz Timo. O tak, może być Timo. Dobra, kupiłem Hextecha. Co tam? Nie zaszkodzi. Ja lubię Hextecha. 200 wa, ładnie idzie. No. Zaraz będzie rabatun, to zobacz, będzie 400 ten, i... Zobacz, jak moje zadaje ten beczka. O, i ult? To jest 400 i ult. 500 z hakiem. Not bad. O. Dobre narzędzie farmu. No. Zobaczmy. Muzyka.
czują, że mi coś mówi. No właśnie tak, kurde, wszyscy poszli na mida i nie wiem, co oni robią w ogóle. Jamę! Tak jest. Znaczy oddałem Caitlyn, ale... Ale jest Janna. Te grzybki tym zaprezentowałem. Te grzybki są fajne. Ale dlaczego one kręcą tym główką? No? Nie wiem, to są grzyby. To są barwy, tak. Właśnie, bardzo mogą się kręcić. Puszcz co? Dobra, poza tym, że mamy 11 kg, mamy 22, to jest w porządku. Ty, faktycznie, Jezu, nie widziałem. No co ty? Niedobrze. Dobra, będziesz miał ten... Abandona i będziemy siedzieć. Tak, jak zbudujemy Rabadona, to będzie sieczka. Zbudujemy dom na piasku. Bo tam nie będzie musiał. Dobra. Tu trzeba spadać. Uciekamy! Run! Goodbye, bijacz. Wód! Co ten Warwick zrobił? Nie, to część Hextecha już mam. A, nie długo będzie. Buty. Czekaj, tu. Ciach. Chodź. O, Viver to pisze. Żal. Spoko. Hello. Hello, help. Hello, hello, hey, 3-0. Właściwie to 11.25, ale szczegóły. Właśnie. O! Blokujemy go, yeah. No, on... No, co za flash! Ej. Maskotki muszą pospacerować. Czasem. Weź może idź po tego Blue i tyle. Jedziemy. Co ty na to? Fakt, Blue mogłoby nie być złym pomysłem. Ale to za chwilę. Bo jak na razie to się ją spustoszenie. No, my się nie poddajemy. Ale puf, co? Nie, wiedziałem, że on tam idzie. Tak? Te. I to było bardzo niebezpieczne. O, masz Blue. To jest dopiero początek walki. A co ten Warwick tu robi, przepraszam? Chyba chce ci zajebać Blue. Właśnie widzę. No co za chamstwo i świństwo i w ogóle wszystko naraz. Chamstwo niektórych dżunglerów nie mieści się w ludzkich granicach. Teraz ja mu wilki zabiorę. Nie zabieraj mi farmy, to moja farma. O, teraz gonią Timo. Piękne. To jest coś.
Kurwa, to było wszystkie możliwości. Dostałem, dobra. Support, Jana! Support, Jana! A masz. Mana mi się skończyła. Biorę zbywa ultem. A ja ją gonię. Giń. Kurde, też relajki nie mam, no. Żebym miał relajkę. Co się dzieje? O, se pulcher. Dwóch tam. Czterech. To cześć. Tak w sumie, jakby zaliczyć, to... Dobra, niestety rabadon się nie chce złożyć, ale to złożymy co innego. A co? Drugą różdżkę zniszczenia i czekamy na rabadona. No jest ładnie, masz 263. Dojdziesz do 500 i będziemy siedzieć. Trochę bije. Żeby nam w następnym czasie nie wykończyli, żeby nie byli przy ich nie no. Timo też zaczyna bić z grzebów, więc nie jest źle. Ile on ma? On ma 94 AP? LOL. No mają ludzka. Niedobrze. A pół życia dostał. Dobra, no jedna trzecia. Tak? No. O matko, telefon. Wybaczcie na chwilę. Mówimy w prawa autorskie. Halo? Cześć. No wszystko dobrze. Tak o 15. Nie, no, znaczy dobrze, wyjdę koło 13.30, o 15.30 będę. Tak jakby. Tak. Tak. No cześć. Dobra, wybaczcie chwilkę, ale wiecie, telefony bywają ważne i mniej ważne. Ten był mniej ważny, ale mimo wszystko konieczny do odebrania. Zdarza się. Oni tu wszyscy czekają na midzie na nas. No może i my na nich. A wyjdź za 5 stworów, to byś mówił, że masz pentę stworów. Penta minion. Nie, to był tylko triple. Właśnie, dekaminion. Dekaminiony. O, to było z 8. Pentaminion mi się kojarzy z takim nazwem jakiegoś leku. Pentaminion? W sumie masz rację, tak. Widzikowa przypomina. Pentaminion lepiej niż Epirena. Nie. Goździkowa przypomina na moją farmę pentaminiony. To było dobre, to było dobrze zrobione. Już jeden poszedł. Teraz ma... Caitlyn, jaki KS! Bardzo dobrze, niech gra. Siedź, co się da. Nie ginie. Jebu, no! Czekaj, mana mi padła. Nie, ale dobra, to było niezłe. Ja się dziwię. Ten ul zrobił swoje. Ja się dziwię, dlaczego Gragas nie został w miejscu, on jest trochę ciężki, jak go to tornado unosi. Co ty robisz? Co ty robisz? Co robię? Spamuję skillami. No widzę, ale nie w powietrze. Nie, dlaczego nie? On walni ulta na swój Nexus. On każdym skillem przywraca sobie 2% zdrowia. No. No, słuchaj, spamujesz tylko 50 skilli i masz pełne życie. Wow. Jax mu... Ich jest pięciu.
Ich jest pięciu. Idealny materiał do pentakilla. W sumie. I tak można to uznać. W sumie to już jest penta, tylko oni jeszcze chodzą. Penta bez killa, tak? No. Penta dead. Penta niebezpieczeństwo. Tak, bijemy z łapy stwora, a co? Co to było? Beczka wybuchła i wróciła. No cóż, nie wiem, jakoś nie mam przekonania. Chyba nie wygramy tej gry. Ale pamiętajcie, zwycięstwo czai się w głowie, a nie w czynach. Fakty nie mają większego znaczenia. No, Szre też przeskoczył. No, spamujesz. Spamować ale, trzeba. No ultem. Tak, trzeba spamować, ale nie ultem. Nie, ja też tak myślę. Ktoś nakierował Teemo. A Teemo w ogóle nic nie robi. Głównie grzybki stawia. Nic więcej. Wali, Teemo będzie team kill. Teemo jak to Teemo zajmuje się grzybami. No taki grzybiarz. Ej, ale on jest strasznie sprytny, on stawia wszędzie, gdzie jest wyjście do... No, i tak się robi. O to chodzi. No, dobry, dobry. To jest ten... Tak się to inaczej nie robisz. To jest. To... No sorry, ja inaczej. No to wiem. Dlatego przegrywasz i tyle. Nie przegrywam. Bo z botami grasz. Na moim odcinku Viveto polecam. Nie. Kryptoreklama. Właśnie, kryptoreklama. Żartuję, nie polecam. Znaczy no, kurwa, ale no. W sensie, że. No. Tak. A wszyscy łapki w dół pod filmikami Viveto. Tak. Oj, zabiję cię. Wiktor, wstaw sobie unlike'a. A co? Z moich 19 innych kont. W sumie to wiecie, dlaczego ja mam tyle subskrypcji? Nie no, oczywiście żartuję. Bo sam siebie subskrybujesz. Tak. O matko. No żartuję, to wszystko się robi oczywiście dla pieniążków. Bo nie wiem, jak można nagrywać z pasji. Co? Chyba, tak, no. O ty, mogę kupić Rabadon na prawie. Ale się poddali. Nie. Tak. Nie. Nie poddali się. Jakim cudem? Przecież było cztery, ten. Nie, były trzy na tak, jeden na nie i ja dodałem jeszcze jeden na nie. A to jest dwa na trzy. To tak wygrywa. Ale nadal, nie, musi, nie, być, musi być, może być tylko jedno na nie. Nie no, ja nagrywam z pasji oczywiście. Tak, z pasji. Ja przynajmniej nagrywam coś z Nominio. Czasami. To jest bardzo intensywna kryptoreklama. Ja nie nagrywam, to też mogę powiedzieć. Ej no nie dźgaj mnie ty! Rozwaliłem pięki. Słuchajcie, to miał być filmik z gry, a nie z dźgania Wiktora czymś ostrym. Żeby było fajnie, musi być dźganie. To źle zabrzmiało. Ała! Nie bij mnie. Mieczem tego rzuciłem. Rzuciłeś mieczem, rzut mieczem. Drewnianym. Czekasz się. Skok Jaxa. Jaxa, on jest... W ogóle nie wiem, czy wiecie, jest firma produkująca płyny do naczyń. Nazywa się Jax. No. Znowu kryptoreklama. Słuchaj, czy oni się zapłacili? Czy ty reklamujesz ten płyn? Przyznaj się, zapłacili ci? Tak, zapłacili. To się podziel, bo to mój filmik. Dostaniesz dodatkowe pakowanie, nie? 30% gratis. Roczny zapas. Tak. O niczym innym nie marzyłem. Na Pentaminion. Ale można by założyć taką stronę internetową www.pentaminion.pl, gdzie wrzucalibyśmy najlepsze zdjęcia tych. Najlepsze zdjęcia minionów.
Nie, przyznaję się, Minion. Ale mi się wydaje, że nie wiem, ułożyli się w jakiś kształt, na przykład jakiś... Wakacje z Minionem. Ale, nie wiem, zobacz, chociaż, na przykład, nie wiem, Miniony się ułożyły w jakiś pamiętniki kształt. Pamiętniki z Minionów. Albo jakiś napis się ułożył te Miniony. Okej, ciekawe czy, bo, kojarzysz Papercraft? Papercraft. Ciekawe czy są Papercraftowe właśnie Miniony. Możliwe, że są. Żeby sobie zrobić i robić zdjęcia minionów tutaj, minionów tam. Teraz za każdym razem, kiedy będę mówił kryptoreklamę, za którą mi zapłacili, to będę mówił... Uwaga, kryptoreklama. No, będę mówił, uwaga, kryptoreklama. Uwaga, kryptoreklama, wyłączcie mikrofon. Uwaga, kryptoreklama, patrzę przez okno. Oczywiście najlepsze okna. Nie wiem. To idę spać. O, dobrze, idź spać, tak. O, Delty. Uwaga, kitelka. Idź stąd, uda masz na tej. Nie umieraj, Wiktor. O, jeszcze z łóżka spadłem. Boże, co się dzieje na moim kanale? Wszystko jest w porządku. Nic się nie pali. Dobra, o, Diana. Rajcie sobie. Dawaj. W końcu dałem się ugrać. No nie! No jak to? No! No kur... D... Mol... Jezus, jaki on ma damage? Nie, nie wiem. Krzesło poszło. Boga krępuje, krzesło. Zaraz będziemy mieli z nim. 466 AP. Może coś złożyć, coś takiego? Znaczy, no można by tam... To tak, do Hextecha coś dobudować, ale... Dobra, przynajmniej midem zaczynam powoli pushować. Tak, 1737. Ale ten nas ci świdował ty. Fiora, 329 oda. No dobra. Już wiem dlaczego jest tak źle. Zawsze tak? Co? On zawsze tak, czy tylko mu odwala jak jestem? Często. Niestety. To dobrze. To dobrze. Fajne jest to, że on może tą beczkę rzucać przez ścianę. Przez strzał. Jezu, zobacz ile zostało Janie, no kurde, 10 HP jej zostało, no. Co za chamstwo. Pewnie Timo ją dobije. O nie, 4 HP. Co to było? Nasus w szaku. Sfidowany ku Nasusa. A ja się pytam, co robi Timo. Stawia się. Zdech. Właśnie ma stawiać grzybki, że uwiadomo, że nie wiadomo co się dzieje, ale... Timo nic nie robi. Grzybki stawiasz, kiedy ej, ale jakby tak być, Timo,
można było być paroma osobami jednymi w jednej drużynie, to ja bym wziął Teemo, każdy byłby Teemo i byśmy obstawili cały Fields of Justice. Wyszli, to by nie mieli dokąd uciec. Faza. Wiesz, co by się zrobiło? To by się zbudowało 300... 300 ochrony przeciwko AP i by nam te grzybki nic nie zrobiły. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny sposób na wygraną. Niestety. Też mnie to wkurza, ale nie ma. Złoty środek mieć. Na przykład każdy jest kratusem. Każdy jest tym magikiem. Jeżeli ktoś się nie zorientował, to chodziło o kartusa. Każdy jest kratusem. Każdy jest... Nieważne, i co? Każdy jest kartusem i każdy wali ulta kartusem i każdy jest kartusem. I to by było fajne, nie na serio. Coś czujesz, ten odcinek też wyląduje w serii Forfan. Tak. Masz. Wiktor, ciesz się, bo dzięki tobie będzie Forfan. Jaj! To mnie zaraz zastrzeli. To nie był Kofera. Właśnie. To nie był Kofera. Jak to? Tak. A wy nie lubicie mieć serii Forfa? Nie może być wszystko Forfa, rozumiesz? Właśnie. Wszystko dla zabawy. Ale dla zabawy nie znaczy Forfa. Znaczy, ale... ale rozumiesz, o co mi chodziło. Perfect English. Bez przesady, ja znam gorzej. A! Czy to były elektrody? To była latarka. Ała! Ale mi świeci w oko. Żeby się ukazać. Bardzo dobrze, bo należało ci się od dawna. Jak chcesz mi świecić w oko, to weź lasy. Ja nawet nie wiem, czy to się nagrywa. Nagrywa się. Okay? Gdyby się okazało, że nie nagrywa, to byłoby nieciekawe. No, szkoda by było. Ja tu wiecie, ja tutaj za was podtrzymuję wasz kontakt z widzem. Kill. Double kill. Idę. Tak? No kill. Tylko co z tego? W końcu. Jezu. Z nim się nie da. Dobra, teraz na poważnie jedziemy. Dobra, relajka. Czekamy na pas giganta. Jeżeli w ogóle coś to da. Nie, muszę sobie. Nie, za niego tuję tak. No nic, trzeba będzie masterem zagrać. Warwick. Ale się naparzają. No, Warwick buduje swoje siły, ale chyba coś nie. No bo mam 1.6 prędkości ataku, to słuchaj, no przecież to. Coś takiego. Szkoda, że kamerka nie jest podłączona. Też żałuję. Prędko się tak uorunika. Nie, nie odzywam się. On wrócił. O nie, on wrócił. Dobra, nie. Nie odzywam się. Już. Meczu już. Ten, trzeba się poddać. Niestety, to z tego rzeczy nic nie będzie. To może porozmawiajmy o przyjemniejszych rzeczach. Oglądałeś może film taki, Boże, nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie wiem. Wiecznie żywy. Co się zombie zakochał w dziewczynie? Było coś takiego, nie wiem. No, fajny film. Nie wiem, dlaczego o nim mówię, ale był fajny. Kryptoreklama. Cicho, to nie jest kryptoreklama. To ty uprawiasz kryptoreklamę. Co nam mówię, że kryptoreklama? Gdzie jest moja maska gazowa? Po co ci maska gazowa? Nie wiem, ale...
Może wyjść i wróć za chwilę. Jak już Michał... Jak już mi z Michałem mi zejdzie krew. Nie. No weź. Powiem ci, Wiktor, jesteś jedyny w swoim rodzaju. Ale to mam tu być jako komplement, czy nie? Jako brzuch. A to już sam sobie na to odpowiedz. O, nie. Czy oni właśnie zrobili barona? Kurde. Zrobili barona. To bardzo źle. To, że tak powiem. Ja tam a nawet spita. Ja tam obserwuję, no, czy jakiś granat leży na drodze. Ty? Jaki granat? Ej, to myślę, że się zabili. Zobacz, którą minutę masz. To jest 40. No to jest chyba 30. Na każdym, streamie jest opóźnienie. No. Jest ten, jest slow mode chyba, tak się nazywa. Dokładnie, no żeby nikt nie podglądał. Ej, no z jakie mam teraz podglądać, jak... Ja chciałem podglądać, żeby zobaczyć, czy ktoś jest w krzokach, czeka na was. To jest chamstwo i hakowanie. Pamiętaj, tak się nie robi. Chyba, że ci bardzo zależy oczywiście, ale tak się nie robi. Miniony po chwilę. Właśnie. Może być gorzej. Nie, ale tak już co? Po prawie dwóch latach grania w... Nie, ponad dwóch latach grania w LoL'a stwierdziłem, że nic nie jest tak groźne jak miniony. Naprawdę. A mnie kiedyś miniony zabiły. Bohaterowie są straszne, ale miniony jeszcze gorsze. Bo one są nieustępliwe, jest ich multum, a bohaterów jest tylko pięciu. No w sumie. No. Miniony się cieszysz. To przecież kiedyś było tak, że jak tym Hermedingerem. Hermedingerem. A to są taki mały, czy to takie nie? Małe, takie coś. A, no, tak, takie małe. Wielka głowa jak kula. No, coś takiego, okay. Tak. Jezu. Gdzie ty zmarnowałeś punkta? Tam byłem w taką wielką falę ich. O, zabiłem Zeda. Fajnie. Pośmiertnie zabiłem Zeda, jestem osą. Już. Ogólnie jakbyś tak miał w Call of Duty, to byś miał wyróżnienie. Tu nie ma wyróżnienia. No nic, trzymajcie się.